O jednym z profesorów na uczelni, na której studiowałem, opowiadano pewną historię, pewną anegdotę. Od tej historii chciałbym zacząć. Właśnie o jednym z profesorów. Był on profesorem teologii systematycznej, gdy wraz z żoną udali się do jednego z miast we Włoszech. No właśnie tam między małżonkami wywiązała się podobno dyskusja co do miejsc, które chcieli zobaczyć. Profesora interesowała wyłącznie biblioteka, a żona miała potrzeby, powiedzmy, trochę bardziej rozproszone zainteresowania. Ostatecznie profesor przepadł w bibliotece, a małżonka musiała sobie radzić sama. To zrozumiałe, prawda? Jeśli to był Mediolan, dla przykładu, a więc Biblioteka Ambrozjańska, przecież tam można zobaczyć na żywo takie rzeczy jak kanon Muratoriego, czyli najstarszy spis ksiąg Nowego Testamentu z II wieku. No, są tam też dzieła Leonarda da Vinci. Czasami zachowanie żon jest nieracjonalne. Umiejętność wartościowania. To jest dzisiaj nasz temat, nasz problem. Co jest bardziej wartościowego od czego? Kiedyś o tej porze roku mocno ciągnęło mnie w świat, jak pewnie wielu z was, planowanie wypraw. Dawno, dawno temu jeszcze autostop, zwiedzanie świata. Świat jest bardzo ciekawy, ciągnie nas, by go poznawać. Tak, wybaczcie jedno usprawnienie techniczne. Na chwilę zniknę stąd, ale za chwilę się znowu pojawię. Świat jest bardzo ciekawy i ciągnie nas, by go poznawać, ale gdy poznałem mojego mentora Zygmunta, często pokazywał mi inny jeszcze ideał. Mówił, że jest pewien kraj szczególnie wart poznania, kraj w cudzysłowie, kraj pustynny, można powiedzieć. Mówił mianowicie o eremitach pustynnych, ludziach mieszkających w starożytności na pustyni, i niektórzy z nich poświęcali się rozmyślaniu nad Bożym Słowem, skupiali swój umysł na Bożym Słowie. Najsłynniejszym z nich jest chyba Hieronim ze Strydonu, który przełożył Biblię z języków oryginalnych na łacinę na przełomie IV i V wieku, tak zwaną Wulgatę. A Słowo Boże jest jakie? Popatrzmy na Psalm 119. Co mówi samo o sobie? Jak słodka jest dla mego podniebienia Twoja mowa, ponad miód dla ust moich. Najpiękniejszy kraj do zwiedzania, mówiąc w przenośni. Osobiście uwierzyłem tym słowom, uwierzyłem, że człowiek, który zajmuje swój umysł Bożym Słowem, jest najszczęśliwszy na świecie. I dzisiaj zawsze miło wspominam te chwile, gdy całe godziny, a czasami prawie całe dnie poświęcałem na rozmyślania, odkrywanie kolejnych fragmentów z Ewangelii Mateusza, Jana czy z Listu do Rzymian. I dzisiaj można powiedzieć, że ciągnie mnie w świat podobnie jak wtedy, ale nad tym zostało nadpisane coś silniejszego, jako coś jeszcze bardziej satysfakcjonującego. Jest to właśnie odkrywanie, co Bóg powiedział w swoim Słowie. Umiejętność wartościowania. Co jest bardziej wartościowe od czego? Dzisiaj będziemy uczyli się wartościowania,
na pewnym wydarzeniu opisanym w Ewangelii Jana 5 z udziałem Jezusa i pewnego człowieka, któremu Jezus bardzo pomógł. Przeczytajmy pierwszą część. W Jerozolimie zaś znajduje się sadzawka owcza, zwana po hebrajsku Betesda, zaopatrzona w 5 krużganków. Wśród nich leżało mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych, którzy czekali na poruszenie się wody. Anioł bowiem zstępował w stosownym czasie i poruszał wodę, a kto pierwszy wchodził po poruszeniu się wody, doznawał uzdrowienia, niezależnie od tego, na jaką cierpiał chorobę. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już długi czas, rzekł do niego: czy chcesz stać się zdrowym? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja sam już dochodzę, inny wchodzi przede mną. Rzekł do niego Jezus: wstań, weź swoje łoże i chodź. Natychmiast wyzdrowiał człowiek, wziął swoje łoże i chodził. Jednakże dnia tego był szabat. Człowiek, którego dzisiaj poznajemy, jeszcze jedno techniczne usprawnienie, dobrze? Wybaczycie mi. Chciałbym po prostu dojechać do końca wykładu. Człowiek, którego dzisiaj poznajemy, doświadczył działania Boga. Chorował od 38 lat, nie mógł chodzić, ale jednocześnie miał cały czas nadzieję na uzdrowienie. Nadzieja była słuszna, ponieważ Bóg jest wszechmocny i zdarza się, że kogoś uzdrowi. Nie ma w tym nic dziwnego, tak? Bóg jest wszechmocny. Jednak szczególnie przykrą rzeczą dla tamtego człowieka było to, że widział, jak Bóg pomaga innym ludziom, ale nie w jego przypadku. Jednak wciąż miał nadzieję. I możemy sobie wyobrazić jego psychikę przez 38 lat, codziennie szarpana tą nadzieją, może dzisiaj, może tym razem. Podobny był trochę do myszy, która pływa długi czas i nie poddaje się, bo otrzymała raz podparcie. Znacie ten eksperyment psychologiczny? W 2 pojemnikach z wodą pływają 2 myszy. Próbują wydostać się na brzeg. Drugiej z nich dano na chwilę punkt podparcia. Pierwsza mysz już dawno zrezygnowała i poddała się, zaczęła tonąć, wyłowiono ją. Druga mysz nie przestała, ta, która dostała ten punkt podparcia, nie przestała walczyć przez cały dzień, bo była nadzieja. I możemy sobie wyobrazić tamtego człowieka, który widział, jak Bóg działa w życiu innych ludzi. Więc po wielu latach nadal próbował, chociaż jego psychika z pewnością była zszargana i był wielki smutek z tego, że on tego nie doświadcza. Jednak pewnego dnia doświadczył działania Boga, na które oczekiwał. Bóg dokonał tego medycznego cudu. Wszystko się zmieniło. Jezus zmienił jego sytuację. Myślę, że nikt z nas nie ma trudności, albo prawie nikt, by się z tym utożsamić, bo przecież każdy z nas doświadcza jakichś problemów, trudnych sytuacji. Niektórzy z nas doświadczają tych trudności teraz. Mogą to być problemy z samymi sobą, ze zdrowiem, może z jakimś przyzwyczajeniem, które nas niszczy albo upodla.
problemy w relacjach z innymi ludźmi, w małżeństwie, w rodzinie, z otoczeniem, a może problemy materialne z pracą. Ogólnie trudna sytuacja. I jesteśmy czasami jak ta mysz, która pływa w kółko, starając się wydostać na brzeg i ciągle gdzieś mamy nadzieję, ale gdy pojawia się w naszym życiu Chrystus, gdy poznaliśmy Ewangelię i zaufaliśmy Jezusowi, dziedziny życia znalazły się pod Jego wpływem, doświadczamy wychodzenia z różnych trudnych sytuacji, doświadczamy działania Boga i pewnie co do niektórych problemów nadal jeszcze oczekujemy. Ale za każdym razem, gdy otrzymujemy od Boga pomoc, jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, niezmiernie wdzięczni Bogu za Jego działanie w naszym życiu. Coś takiego musiał przeżywać tamten człowiek, gdy Jezus mu pomógł. Jednak, jak się za chwilę przekonamy, Jezus miał dla niego jeszcze jedną lekcję, jeszcze jedno działanie Boga, oprócz tego, co już zrobił. Przeczytajmy drugą część fragmentu. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: dziś jest szabat, nie wolno ci nieść twojego łoża. On im odpowiedział: ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: weź swoje łoże i chodź. Pytali go więc: cóż to za człowiek ci powiedział: weź i chodź? Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim on jest, albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Człowiek ów odszedł i doniósł Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim ojcem, czyniąc się równym Bogu. Jezus bardzo pomógł tamtemu człowiekowi. Otrzymał on nowy start. Mógł skakać ze szczęścia, ale Jezus zrobił równolegle coś, co nieco zmąciło tą pełnię szczęścia. Powiedział do niego, żeby wziął na plecy swoje łóżko i chodził z nim po mieście, a tego dnia był szabat. Nie trzeba było długo czekać na skutki. Religijni liderzy zaraz to dostrzegli i zareagowali sprzeciwem. Powiedzieli do niego: dziś jest szabat, nie wolno ci nosić twojego łóżka. Jezus powiedział: noś łóżko. Liderzy powiedzieli: nie noś łóżka. Nie trudno zauważyć, że Jezus zrobił to celowo, wiedział, jakie będą skutki. Przecież mógł uzdrowić tego człowieka następnego dnia. Skoro czekał 38 lat, to mógł poczekać jeszcze parę godzin. Jednak Jezus celowo doprowadził do napięcia. Dlaczego to zrobił? Bo miał do zaoferowania o wiele więcej niż uzdrowienie. O wiele więcej niż rozwiązanie trudnej sytuacji. Człowiek prosił o uzdrowienie, ale jednocześnie miał o wiele poważniejszy problem, który ciążył na jego życiu. Jaki? Możemy to zobaczyć, gdy zwrócimy uwagę na to, po jakiej stronie, po której stronie opowiedział się uzdrowiony. Jezus powiedział: noś łóżko. Środowisko powiedziało: nie noś łóżka. Po której stronie stanął uzdrowiony? Wers 15. Po stronie swojego środowiska. Doniósł o tym wszystkim gdzieś tam tym religijnym liderom. A jakie odniesienie do Jezusa miało to środowisko?
wers 18, chcieli Jezusa zabić. Jak więc nazywa się problem, jaki miał ten człowiek, o wiele większy niż problem zdrowia? Tym problemem jest konflikt z Bogiem. Konflikt człowieka z Bogiem. Nie ma poważniejszego problemu, jaki człowiek może mieć, bardziej ciążącego na życiu. Konflikt z Bogiem. Co zrobił Jezus, by pomóc mu rozwiązać ten problem? Najpierw ktoś potrzebuje ten problem zobaczyć. Dlatego Jezus zaaranżował całą tą sytuację i postawił go przed koniecznością wyboru. Po której stronie stanie? Okazało się, że chciał podobać się ludziom. Czasami, kiedy patrzymy na swoje życie, swoje doświadczenia, gdy ufamy Chrystusowi, nasze doświadczenia ze środowiskiem, otoczeniem, to czasami możemy się zastanawiać, czy tak musi być, że Jezus wprowadza konflikt. Dlaczego zaufanie do Jezusa wprowadza konflikt? Odpowiedź jest nie. Jezus nie wprowadził konfliktu, nie stworzył napięcia, on je tylko ujawnił. To napięcie cały czas istniało. Jezus zadziałał jak światło, jak snop światła, który ujawnił problem, wyciągnął go na wierzch. Zobaczmy, wystarczyło, że kazał jednemu człowiekowi publicznie przejść z jego łóżkiem w szabat po mieście i co się ujawniło? Przed tym wydarzeniem ktoś mógł mieć wrażenie, że Jezus i religijni przywódcy stoją po tej samej stronie, wszyscy po stronie Boga, wszyscy kochają Boga, a teraz wyszło szydło z worka. I doszło na koniec do tego, że chcieli wręcz Jezusa zabić. Uważali się za pobożnych, a jednak prawdą był ich konflikt z Bogiem. Dlaczego więc Jezus zmącił tak szczęśliwe chwile i postawił człowieka w kłopotliwej sytuacji? Bo miał coś donioślejszego do zaoferowania, pojednanie z Bogiem. Przez tą historię Bóg uczy nas wartościowania, co jest bardziej wartościowe od czego. Dla wielu ludzi, może dla większości, najbardziej wartościowe jest ratowanie z trudnej sytuacji. Na przykład uzdrowienie, rozwiązanie jakiegoś medycznego problemu. Jednak Bóg uczy nas przewartościowania. Jest coś bez porównania większego, ważniejszego. Tym czymś jest pojednanie z Bogiem, a potem, kiedy już zostaliśmy pojednani, no jeszcze dzisiaj zobaczymy, co tam jest właśnie najważniejsze. Ale Bóg uczy każdego z nas tej lekcji w podobny sposób, jak tamtego człowieka. Stawia nas w podobnej sytuacji. Jeżeli chcemy go naśladować, natychmiast pojawia się dyskomfort, powstaje jakieś napięcie z otoczeniem. I bardzo szybko ujawnia się to, że to są jednak dwa światy po przeciwnej stronie, dwa przeciwne światy. Człowiek został stworzony do wspólnoty z Bogiem, ale wybrał niezależną drogę, zbuntował się, odszedł na przeciwną stronę i jest po drugiej stronie, z własnego wyboru. Dlatego jest konflikt. I dlatego, chcąc to zmienić, potrzebne jest ze strony człowieka nawrócenie. Radykalne nawrócenie. I właśnie nawrócenie, które poznaliśmy, ono dotyczy wielu z nas, właśnie coś takiego przeżyliśmy, jest pewną decyzją w umyśle,
Dotychczas stałem po przeciwnej stronie niż Jezus, a teraz staję całkowicie po Jego stronie. A wtedy też Bóg obiecuje, że coś uczyni w sferze ducha. Jest to opisane w wielu miejscach Biblii, ale zobaczmy, jak to jest pokazane w liście do Kolosan 1. Co się dzieje, co Bóg czyni w odpowiedzi na nasze nawrócenie, na naszą decyzję, że byłem tam, byłem przeciwnikiem Boga, ale teraz zmieniam moje myślenie. Chcę należeć do Niego. Tak to jest opisane. On to uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna. Bóg przenosi wtedy człowieka w tym świecie duchowym spod władzy ciemności pod swoje panowanie. Można powiedzieć, na drugą stronę frontu, na drugą stronę barykady. I jeżeli to się zdarza w naszym życiu, to siłą rzeczy może tak być, że ci, którzy do tej pory nas chwalili, trochę mniej będą nas chwalić, dopóki sami nie odkryją słuszności tej drogi i na nią nie wejdą. Dlatego pełnia szczęścia związana z tym, że nawróciliśmy się do Chrystusa, Chrystus stał się Panem naszego życia i rozwiązuje nasze problemy. Ta pełnia szczęścia jest naturalnie zmącona mniejszym lub większym napięciem gdzieś z otoczeniem. Co ile jest warte? Czy warto to, czy tamto? Uczymy się. Przeczytajmy ostatni dzisiaj odcinek z Ewangelii Jana 5. Jezus mówi: badacie pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne. To one właśnie składają o mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Nie odbieram chwały od ludzi, ale wiem o was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście mnie. Gdyby jednak przybył kto inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? Dlaczego Jezus zmącił tak szczęśliwe chwile w życiu tamtego człowieka, który nagle po 38 latach stał się zdrowy? Dlaczego postawił człowieka w kłopotliwej sytuacji? Dał mu szansę odkryć, co ile jest warte, dał mu szansę wybrać. I Jezus zrobił jedną rzecz, zrobił mu test, komu chce się podobać, kogo opinią będzie bardziej się przejmował, ale jest to tak naprawdę test czego? Wers 44. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę? Chodzi o wiarę. Jest to test wiary, ujawniający prawdę o naszej wierze. Test jest prosty. Gdy człowiek chce podobać się Bogu, jest to wyraz wiary. Gdy chce podobać się ludziom, jest to wyraz niewiary. Jednocześnie w wielu miejscach Biblii Bóg uświadamia nam, że ta pochwała, którą obdarza nas świat, obdarza środowisko, otoczenie, no kiepsko z jej wartością. To, że przypodobamy się ludziom, pójdziemy trochę na kompromis z Jezusem i przypodobamy się ludziom kosztem naśladowania Chrystusa i ludzie nas pochwalą, że słusznie robimy, ta pochwała jest tak naprawdę pusta w środku. Bo ile warte jest wzajemne popieranie się? Jaką to ma wartość? Dwóch muzykujących ludzi uważało się nawzajem za wirtuozów
winszowali sobie, jak wspaniale grają, ale jak zagrali gdzieś publicznie, to ludzie myśleli, że to jest jakiś kabaret, że się naigrywają z muzyki. Ich wzajemne potwierdzanie było zupełnie bezwartościowe. I dokładnie tak samo jest, gdy my chcemy przypodobać się innym ludziom w sprawach wiary. Ich opinia jest pusta w środku. Choćby była opatrzona największymi naukowymi tytułami czy najwznioślejszymi jakimiś urzędami, jest pusta w środku. Natomiast pełnowartościowa pochwała, pochwała, która naprawdę się liczy, to pochwała ze strony Boga. Problem polega na tym, że ta pochwała Boga, to, że Bóg mówi, dobrze robisz, jest dzisiaj słabiej widoczna, jest obiecana przez Boga. Trzeba w nią uwierzyć, bo dzisiaj jest trochę ukryta, ale jest realna i prawdziwa. Popatrzmy, jak o tej ukrytej pochwale ze strony Boga jest coś napisane w liście do Kolosan 3. Dążcie do tego, co w górze, a nie do tego, co na ziemi. Wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Ta pochwała, którą Bóg do nas kieruje, jest dzisiaj niewidoczna, jest obiecana i trzeba w nią uwierzyć. I to jest test wiary. Nieubłagany test naszej wiary. Ile ta nasza wiara jest warta i na ile jest autentyczna? Komu chcemy się przypodobać? Komu chcemy się podobać? Gdy człowiek chce podobać się Bogu, jest to wyraz wiary. Gdy chce podobać się ludziom, jest to wyraz niewiary. A Bóg zapewnia nas, że ta ludzka pochwała, że ktoś nas poklepie po plecach, powie, dobrze robisz, no kiepsko z jej wartością. Wyobraź sobie, że potrzebujesz kupić samochód, by dojeżdżać nim do pracy i znalazłeś, czy znalazłaś piękny egzemplarz, bardzo ci się spodobał, ujął za serce. Pytasz koleżanki i kolegów, co myślicie o tym samochodzie, czy powinienem go kupić? Tak, bardzo ładny, zobacz jak błyszczy. Pasuje ci, ładny kolor. A ile ma na liczniku? O, dużo ma na liczniku. No i podkreśla twój status, twój życiowy sukces. Od razu widać, że jesteś nietuzinkowym człowiekiem. Bierz, kupuj. Więc kupujesz samochód, skoro tak podobał się otoczeniu i tak jesteś w nim nietuzinkowy. Niestety zamiast zawieźć cię do pracy, samochód, ty musiałeś go zawieźć do warsztatu i test jest nieubłagany, nie będzie z niego pożytku. Powinniśmy najpierw pojechać do warsztatu i zobaczyć, ile jest wart. To jest taka ilustracja. W przypadku samochodu nie jest to największy problem. Zawsze można dojeżdżać do pracy autobusem, a w samochodzie na przykład hodować gołębie. Jednak w sprawach wiary, w sprawach Boga, no to nie jest już takie błahe. Są sprawy poważne. Nasze życie w kontekście wieczności, nasze życie przemija bardzo szybko. Jaką wieczność sobie szykujemy? Co ile jest warte? Bóg zapewnia nas, że chwała ludzka jest bezwartościowa w kontekście wieczności. Nie zaprowadzi, pochwała ludzi nie zaprowadzi nas do wieczności z Nim. Choćby całe środowisko poklepywało, twierdziło, tak, tak masz robić. Ale ponieważ ta pochwała jest odczuwalna, ludzie to wybierają. Coś miłego, chociaż nieprawdziwego. Dlaczego może nam się wydawać, że coś jest wartościowe w tej pochwale ze strony ludzi?
to, że mówią, no nie przejmuj się tak Jezusem, nawrócenie, o czym ty mówisz, tutaj, patrz, my się nie martwimy i żyjemy, nie ma się czym przejmować. Dlaczego to może wydawać się czymś wartościowym? Jezus mówi w wersie 44, od siebie wzajemnie odbieracie pochwałę, chwałę. System wzajemnego poświadczania o sobie. O, tu jest ten właśnie wielki człowiek i on popiera właśnie tą drogę. Ludzie tworzą system polegający na zaświadczaniu o sobie nawzajem. System wzajemnych powiązań. I to może nawet dawać wrażenie sukcesu. Także o, idziemy wspaniałą drogą. Jednak Bóg uczy nas, że ta opinia jest pusta w środku. Tak jak z tym samochodem, który podobał się sąsiadom, podobał się koleżankom i kolegom, ale nie przeszedł przeglądu technicznego i okazał się bezwartościowy. Tak jak uczniowie w szkole mogą być bardzo zadowoleni z siebie, ale to zdanie nauczyciela ma wartość, a nie opinia uczniów. A czasem nawet opinia nauczycieli jest pusta w środku. Na maturze z angielskiego dostałem 4 w skali 2 do 5. Nie wiem, jak to teraz jest. Dostałem 4, ale jak miesiąc później pojechałem na zachód, mój angielski okazał się całkowicie bezwartościowy. Nie potrafiłem się porozumieć. Mój stary nauczyciel od angielskiego dał mi 4, ale nie wiem, czy sam znał angielski w takim razie. Był lotnikiem RAF-u walczącym w bitwie o Anglię i opowiadał nam na lekcjach niesamowite historie, niestety po polsku. Dyrekcji liceum nie zależało, byśmy umieli angielski, co innego rosyjski, takie były czasy. I niestety moje przekonanie, że coś umiem, oparte na opiniach innych, okazało się całkowicie bezwartościowe. Podobną wartość ma pochwała i uznanie w oczach ludzi, środowiska w sprawach wiary. Jest puste w środku. Ale Jezus pokazał tutaj w naszym fragmencie jeszcze jedną bardzo ciekawą, bardzo ważną zasadę, że tych dwóch rzeczy nie da się ze sobą pogodzić. Nie można wierzyć Jemu, jeżeli szuka się chwały ze strony ludzi. Jeszcze raz ten wers 44. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? Nie można wierzyć Jemu, Jezusowi, jeżeli szuka się chwały ludzi. Dlaczego? Bo nasze zaufanie już jest zajęte. Jest już gdzieś złożone. W ludziach. I w takich warunkach nie ma możliwości zaufania Bogu. Jezus mówi tutaj w wersie 43. Gdy ja przyszedłem w imieniu Ojca, nie przyjęliście mnie, nie zaufaliście. Ale gdyby ktoś przyszedł we własnym imieniu, to byście go przyjęli i byście zaufali. Oczywiście, bo zaufanie już zostało gdzieś skierowane na ludzi. Zaufanie jest już zajęte. Skoro zostało skierowane na ludzi, to nie ma już czym ufać Bogu. I czasami dziwimy się, że chcielibyśmy podzielić się z kimś naszą wiarą, naszym przekonaniem. Mówimy o zaufaniu Bogu. Przedstawiamy wspaniałe prawdy, naprawdę rzetelne. Nikogo to nie obchodzi. A tu obok ktoś powie byle co, coś tam, dwa ciekawe słowa i już wszyscy lecą, o jak wspaniale mówi. No tak, bo zaufanie zostało skierowane na człowieka, a nie na Boga. Dlatego trzeba wybrać. Dlatego nawrócenie polega też na tym.
że moje zaufanie zabieram od ludzi i kieruję na Boga. I też tą chęć podobania się kieruję na Boga, a zabieram od ludzi. Potrzebujemy nauczyć się tego oceniania, co ile jest warte. No właśnie, ale to środowisko, które dzisiaj poznajemy tam w tle, ci religijni ludzie, adwersarze Jezusa, jednak pewną rzecz robili dobrze i widzimy to w wersie 39. Jezus mówi, badacie pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne. Dobry wybór, szukanie we właściwym miejscu, w Bożym Słowie. Dlaczego to jest dobre? Takie poszukiwania? Ponieważ wiara, ta prawdziwa wiara, którą Bóg w nas chce zbudować, musi być oparta na Jego słowach, na Jego obietnicach. Wiara to jest zaufanie Jego słowom. Co ile jest w życiu warte? Najwięcej warta jest wiara na słowo. Poznawanie obietnic Boga, ufanie Mu, że jest pełni. To jest bardzo ważna wskazówka, by nasza wiara opierała się na Bożym Słowie. Dlatego poznawanie słów Boga, to czym się zajmujemy i oparcie na nich swojej wiary, to jest najbardziej wartościowa rzecz, jaką można robić w życiu. Właśnie tym zajmujemy się tu w COEK, wskazywaniem na Boże Słowa, akcentowaniem słów Boga w taki sposób, żeby każdy mógł je zrozumieć i przyjąć. Ekspozycja obietnic Boga jest u nas w centrum. Natomiast nie akcentujemy innych rzeczy, żadne znaki, cudowne wydarzenia, wzniosłe przeżycia, bo na nich nie da się oprzeć wiary we właściwy sposób. Ludzie opierają swoje zaufanie na różnych rzeczach. Spotkacie też takich, którzy powiedzą wam, że oni są już dalej niż opieranie się na Bożym Słowie. Wskażą pewne nadprzyrodzone przeżycia, że Duch Święty już bezpośrednio do nich mówi, nie przez Słowo. Wskażą pewne cudowne znaki, nadprzyrodzone zjawiska. To są bardzo interesujące rzeczy i wciągające. Jest jednak problem. Na nich nie da się oprzeć swojej wiary we właściwy sposób. W rezultacie ludzie, którzy idą za takimi rzeczami, próbują naśladować Jezusa, jednak nie opierają swojego zaufania na obietnicach, lecz właśnie na cudownych jakichś zdarzeniach, widzeniach, że ktoś z ludzi im coś powiedział, a tamten powiedział tamto, ktoś coś obiecał, tak, ja ci obiecuję, że ty, że Bóg, dostaniesz od Boga to i tamto, albo opierają się na własnych przeżyciach, że coś nadprzyrodzonego się zdarzyło. Sorry, ale to nie jest podstawa dla wiary. Tą najlepszą podstawą, jedyną tak naprawdę właściwą, są obietnice Boga, które objawił nam w swoim Słowie. I nie ma jakiegoś wyższego poziomu, wyższego wtajemniczenia, wyższych przeżyć, jakichś języków czy innych doznań, na których moglibyśmy oprzeć swoje zaufanie. Tu jest poziom najwyższy. Dlatego tym się tu zajmujemy w COEK. Chcielibyśmy być takim miejscem, gdzie można usłyszeć czyste Boże Słowo, by na obietnicach Boga oprzeć spokojnie swoją wiarę, swoje zaufanie do Chrystusa. I nie chcemy zajmować się czymś, co jest zachwalane przez ludzi,
ale puste w środku. Dzisiaj uczyliśmy się wartościowania, co ile jest warte, jaka pochwała i ze strony kogo ma najwyższą wartość. Pochwały bywają różne, ale my szukamy pochwały najwyższej, gdy Bóg nas pochwali. A za co Bóg nas pochwali? Za zaufanie oparte na Jego obietnicach. A więc osobiste pytanie, na ile już pozwoliłam Bogu taką wiarę we mnie zbudować? Pokazuje to test wiary, który dzisiaj poznaliśmy, komu chcę się podobać, czy Bogu, czy ludziom. Więc tak można powiedzieć, dzisiaj i ty możesz dokonać strategicznego wyboru, że postanawiasz ufać obietnicom Boga. Możesz podjąć taką decyzję, że takiej wiary pragniesz i prosić Boga, żeby On taką wiarę w tobie zbudował. To jest coś, co posiada najwyższą wartość. Przed nami wakacje, wiele wyborów, też co do miejsc, które odwiedzimy. Może gdzieniegdzie rozwinie się dyskusja, co jest warte zobaczenia, od czego, jak w tym małżeństwie tego profesora sprzed lat. Może ktoś będzie chciał przepaść w jakiejś bibliotece, gdzieś pojedziecie do Włoch, a jedno z małżonków po prostu pójdzie do biblioteki, tam spędzi cały czas, może tak być, albo w jakiejś innej tece, różne są teki, dyskoteki też. Ale wtedy, kiedy będzie taka dyskusja między wami, przypomnijmy sobie dzisiejszą lekcję, co jest więcej warte od czego. I może jednak na pierwszym miejscu będzie to rozmyślanie nad obietnicami Boga. Jest to najpiękniejsza przygoda moim zdaniem i to wspaniale, że już taka uczta nas niedługo czeka na pewnym wydarzeniu, o którym z pewnością za chwilę powie Tomek.